Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom. Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Czas w Triduum Paschalnym liczymy inaczej, niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie od północy, ale od zmierzchu. Wielka Sobota spowita jest głęboką ciszą. Uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej należy już do porządku wielkanocnego. Usłyszany przed momentem fragment dobrej nowiny opowiada o pustym grobie Jezusa i o kobietach, które go szukają. Nie ma go jednak w grobie, nie ma go wśród umarłych. Jezus żyje. W pierwszym momencie prawda ta jest trudna do przyjęcia, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po śmierci ciało człowieka się rozkłada i pozostają po każdym z nas jedynie białe, wyschnięte kości. Nie tak było z Jezusem. Chociaż Maria Magdalena i pozostałe niewiasty widziały wiele cudów Jezusa, sprawiają teraz wrażenie zaskoczonych tą sytuacją. Nie dowierzają. Uczniowie Pana są pełni wątpliwości nawet wtedy, gdy ich oczom ukazuje się Chrystus. Pierwszym słowem, jakie słyszą, są słowa anioła pańskiego: Nie lękajcie się. To zdanie będzie przez Jezusa w tych dniach powtarzane wielokrotnie. Dziś należy zapytać się samych siebie, co jest źródłem mojego lęku? Czym się w życiu najbardziej niepokoję? Niech dzisiejsza dobra nowina usunie z naszych serc wszelki lęk. Niech to wszystko, co mroczne w naszym życiu, zostanie opromienione blaskiem zmartwychwstałego Chrystusa. Pan zmartwychwstał. Jemu chwała na wieki.